Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Tech Newsie. I w dzisiejszym Tech Newsie, którego tytuł zamierzam wrzucić coś na zasadzie, że kupując MacBooka wcale nie przepłacasz, do tego tytułu jakby... Ten tytuł to jest taka część większej refleksji, ale bodźcem do tego wszystkiego jest prezentacja nowych MacBooków na chipach M2 Pro i M2 Max, nowych MacBooków Pro, ale też nowych Maców Mini z tymi procesorami. I tak, oprócz tego, że oczywiście Apple pokazało te nowe procesory, nowe komputery na tym, to też ja, jak sami wiecie, jakiś czas temu widzieliście unboxing, który miał być takim preludium do porównania ZenBooka do MacBooka, to jakby porównanie cały czas jest in progress, zamierzam je finalizować w tym bądź przyszłym tygodniu i już mniej więcej wiem, z czym się je MacBooki. I jakkolwiek w tym porównaniu nie jest ono zero-jedynkowe, to nie jest tak, że MacBook wygrywa czy ZenBook wygrywa, każdy z tych laptopów w danej dziedzinie sprawia się całkiem nieźle, tak pod jednym względem MacBooki naprawdę mi imponują, a mianowicie pod względem tego, jak się na nich montuje filmy. I jeżeli jakiś profesjonalista szuka sprzętu do obróbki zdjęć, do obróbki filmów, zwłaszcza do obróbki filmów, bo zdjęć to tam nie mam jakiegoś większego porównania, bo też nie za bardzo wiem, jak obciążyć obróbką zdjęć komputer w jakikolwiek sposób. Wydaje mi się, że profesjonaliści, którzy się tym zajmują, zdecydowanie wiedzą, co tam na przykład może zżerać najwięcej zasobów przy takiej obróbce zdjęć jakiejś bardziej zaawansowanej. Tak przy obróbce filmów powiem Wam szczerze, no majstersztyk. Majstersztyk, jak ten MacBook sobie radzi, jak podgląd timeline'u jest płynny, jak to wszystko tam świetnie śmiga, nawet w programie oczywiście nie stricte Apple'owskim, bo nie robiłem tego w Final Cut'cie, tylko w Premiere Pro, tak jak wszystko, co robię, porównania, moje pierwsze wrażenia, czymkolwiek bym się nie zajmował na tym kanale testami, robię pod siebie, robię ze swojego punktu widzenia, też newsy przedstawiam ze swojego punktu widzenia, wszystko to, co najbardziej mnie jara, to, co mnie najbardziej dotyczy, dlatego też każda gra jest testowana, większość gier i większość kart graficznych, większość sprzętu, chyba że jakiś jest super słaby sprzęt, jeżeli chodzi o porównanie, no to wtedy nie robię tego w 4K, ale mimo wszystko nawet wtedy staram się w 4K coś pokazać, bo sam siedzę na monitorach 4K, wszystko robię pod siebie i tak samo też robię w tym porównaniu MacBook kontra ZenBook, dlatego też sprawdzałem to w Premiere Pro, w którym ja montuję, a nie na przykład w Final Cut'cie, no bo zresztą jak porównać to w Final Cut'cie, skoro Final Cut będzie śmigał, i tu może się mylę, bo nie jestem tego pewny, chyba tylko na MacBookach, nie będzie śmigał na Windowsie, ale tego nie jestem pewny na 100%, być może jest Final Cut pod Windowsa, teraz tak po prostu teraz mi przyszło do głowy, że może jest, a tego w sumie nie sprawdziłem. Natomiast to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że już jakiś czas temu, a mianowicie po premierze MacBooków Air na procesorach M1, teraz one podrożały, ale one jak wychodziły, to moim zdaniem to był najlepszy laptop przedstawiający stosunek ceny do wydajności dla większości użytkowników. Oczywiście MacBooki w grach są słabe, są słabsze od laptopów z Windowsem i nawet w tym porównaniu MacBook kontra ZenBook, tu teraz macie takie małe sneak peeki z tego, wypada gorzej. Na i7, albo to jest na nie i7, tylko na i5 tam z Iris Max na przykład dużo lepiej działa LOL i większość gier. Więcej klatek jest, może nie jakoś dużo więcej, ale jest, więc gry działają generalnie lepiej niż na procesorach. W tym przypadku akurat M1, ja porównuję M1, no ale tutaj już mamy M2, M2 Pro i M2 Max, czyli tak naprawdę przeskalowana M2, która jest poprawioną M1, to nie jest jakiś procesor, który drastycznie różni się od M1 konstrukcyjnie. Procesory ARM-owe, a takimi są procesory od Apple, bardzo dobrze się skalują. Można je, wiecie, sklejać kilka w jeden i tworzyć w nieskończoność. M2 Max Ultra Hyper Turbo Pro to może być potencjalnie taki moloch, no może powyżej jakiegoś woluminu przestanie się to skalować, ale jak wiemy, procesory ARM bardzo dobrze skalują się z ilością, jeżeli chodzi o zwiększenie ilości rdzeni, co za tym idzie,
jakby w stosunku do pobieranej energii, ta pobierana energia nie rośnie drastycznie przy takim scalingu, więc to też bardzo dobrze się sprawdza. Tak czy inaczej, no moim zdaniem generalnie, jeżeli ktoś tak chce na przykład montować filmy, chce zostać montażystą i chce najlepszy sprzęt do montowania, to właśnie najtaniej chyba stosunek ceny do wydajności w montażu, to właśnie będą, o dziwo, MacBooki. Gdzie MacBooki w polskiej naszej świadomości zawsze jakby jawiły się tym takim przepłaconym sprzętem, tym takim płaceniem za firmę, za logo. No i już tak nie jest. Zdecydowanie tak nie jest. Może nigdy tak nie było. Natomiast ciężko mi wrócić teraz do jakichś czasów sprzed 5-10 lat, bo nie mam porównania, nie interesowałem się tym sprzętem wtedy. Natomiast od czasów procesorów tych dedykowanych od Apple zdecydowanie bardzo fajnie wypadają, jeżeli chodzi o sam montaż filmów. Oczywiście oprócz tego kultura pracy, która jest po prostu dużo lepsza niż na procesorach Intel, są one chłodniejsze. W niektórych zadaniach oczywiście przegrywają, no tak jak wspomniałem wcześniej, w gamingu, w jakichś pewnie innych wybranych zastosowaniach też będą przegrywać. Natomiast pod kilkoma względami zdecydowanie są lepsze, ale świadczy o tym charakterystyka samej architektury ARM, a nie tyle co sam jakiś kunszt Apple, które oczywiście bardzo dużo swojej pracy, swojego know-how, swojego inżynieringu wsadziła w te procesory i jest to ich zasługa, no ale bazując na procesie ARM, więc cała chwała im się nie należy. To nie jest tak, że oni są w 100% odpowiedzialni za swój produkt, bo nie są. Bazują na otwartym standardzie ARM, wykonywane jest to przez TSMC. Tak czy inaczej, w największym stopniu to im należy się chwała za te procesory, nie komuś innemu, tak jak wcześniej. Jednak w ogóle im się ta chwała praktycznie nie należała, bo po prostu były to procki Intela, więc jeżeli chodzi o procki, to byli z małą częścią tego, jak one były zintegrowane w MacBookach. Byli w małej części odpowiedzialni, ale byli, pisali na to soft i tak dalej, ale to już będzie się teraz takie rozdrabnianie, kto za co był odpowiedzialny, jakieś liczenie procentów, które de facto są wzięte z dupy, no bo nie mam pojęcia tak naprawdę, w jakim stopniu na przykład do optymalizacji procesorów Intela pod MacBooki kiedyś Apple było zaangażowane, ale z całą pewnością można było powiedzieć, że w dużo mniejszym stopniu niż sam Intel. Natomiast teraz można powiedzieć, że są w największym stopniu odpowiedzialni za to, jak ich procesory się sprawują, a sprawują się bardzo, bardzo fajnie. Teraz słów kilka o nowych MacBookach. MacBooki Pro 14 i 16 calowy z notchem, to jest w ogóle dla mnie śmieszne, że ten notch tam jest, ale znając życie, mając już taki sprzęt, to już po jakimś czasie dochodzi się do wniosku, że w ogóle ten notch to jest świetna sprawa. Ja nie wiem, jak to działa, ale faktycznie tak to działa. Kiedyś byłem strasznym przeciwnikiem potężnego notcha w iPhone'ie, teraz sam mam iPhone'a z tym, że potężnym notchem i uważam, że w sumie to nie jest to takie najgorsze, nie? Jakoś tak to przedziwnie działa, że człowiek się przekonuje, a może do niektórych rzeczy po prostu trzeba w jakiś sposób dorosnąć, a może człowiek jest indoktrynowany przez tą religię aplowską. Nie mam zielonego pojęcia, jak macie na to dobre wytłumaczenie, z chęcią posłucham w komentarzach. Jakoś tak to działa, że człowiek może być czegoś przeciwnikiem, po czym nagle staje się zwolennikiem. Jest to też pewien taki aspekt psychologiczny, gdzie człowiek mając jakąś swoją firmę, swoją rzecz, to ją zawsze gloryfikuje, nawet jeżeli ona ma wady, bo wiecie, w imię hasła moje jest najmojsze. Nawet jeżeli byłoby to straszne gówno. Tak jest z samochodami, tak jest, nie wiem, z mieszkaniem, tak jest z ludźmi, którym się człowiek otacza, tak jest absolutnie praktycznie wszystkim. To jest po prostu czysta psychologia, że człowiek nie będzie deprecjonował sam swoich wyborów, a wybór telefonu, wybór kompa, wybór karty graficznej, wybór firmy, nie? Na przykład Nvidia, AMD, Intel, AMD, Intel, Nvidia, wybieramy i później, jeżeli byśmy w jakiś sposób to deprecjonowali, deprecjonujemy siebie, a siebie przecież nie chcemy deprecjonować, więc to jest aspekt czysto psychologiczny. Ale wracając do tych MacBooków, no mają one notcha, mają też świetny ekran, tego ekranu nie widziałem na żywo, natomiast sam fakt, że jest on w stanie wrzucić 1200 nitów maksymalnej jasności przy odświeżaniu aż chyba
120 Hz mają te laptopy odświeżanie, nie jestem pewny. Mają też bardzo fajne rozdzielczości. Większy oferuje 3456 na 2234 piksele, a mniejszy, czyli 14-calowy 3024 na 1964 piksele, więc jest to takie no nie, zdecydowanie niepełne 4K, natomiast no, można by powiedzieć, że jakieś 3,5K. Przy czym przy tym większym, no to już jesteśmy prawie w 4K, można niemalże powiedzieć, że to jest 4K, no bo 4K ma teraz, żebym dobrze powiedział, 3560 na 2140, więc nawet no można powiedzieć, że 4K, bo po prostu na szerokość tych pikseli jest tutaj więcej niż w przypadku takiej czystej rozdzielczości 4K. Niedużo, ale jednak jest. Słynne wykresy Apple, które generalnie, no okej, transkodowanie projektu raz ProRes w Final Cutcie, no to wiadomo, to da się zmierzyć. Apple jakiegoś czasu robiło takie wykresy, też z dupy wzięte z porównaniem do Nvidia, absolutnie nietrafione, jakby porównywanie Tira do Ferrari, no Tir w wielu rzeczach, nie wiem, tam będzie napisane pociągnie ładunek 20 ton szybciej niż Ferrari, nie? Takie mniej więcej było to porównanie, jeżeli chodzi o porównanie do Nvidia, do kart graficznych Nvidia, zupełnie inne zastosowanie, zupełnie inny segment, nie wiem, ktoś tam chyba, no ale zresztą, to bardziej, tak jak ja zawsze twierdzę, konferencje Apple przypominają zgromadzenie religijne niż technologiczną konferencję, ale tak czy inaczej no, ma to w jakiś swój sposób jakiś tam urok. Można się czasami pośmiać, czasami zobaczyć coś ciekawego, a osoby czekające na nowe produkty od Apple zobaczą coś, na co czekają. Złącze MagSafe, które wróciło USB-C, są czytniki, karty pamięci, takie prawdziwe pro w końcu się te laptopy zrobiły, nie że jakieś wiecie dwa USB typu C, tylko faktycznie możemy sobie wrzucić sobie takiego lapka i mieć już kompletne urządzenie do wszystkiego. Jedyne co mnie boli w tym wszystkim, no bo 18 godzin na baterii to w ogóle jest super fajna sprawa, jak trzymają na baterii, chociaż ten ZenBook, którego mam, też świetnie trzyma na baterii, jak najbardziej, pomimo na przykład dużo jaśniejszego ekranu, ale chciałem powiedzieć jeszcze o Macach Mini, które moim zdaniem, jeżeli by ktoś szukał takiego sprzętu i chciał jak najniższym kosztem, jeszcze niższym kosztem niż sam MacBook, zbudować sobie kompa do takiego perfekcyjnego montażu, no to wydaje mi się, że ten podstawowy Mac Mini z M2, który ma 8-rdzeniowe CPU i 10-rdzeniowe GPU i tylko 8 GB pamięci RAM i tylko 256 GB pamięci masowej, no to wydaje mi się, że to jest najtańsze w tej chwili urządzenie na rynku, które da nam taki feeling naprawdę super komfortowego montażu filmów. Do tego oczywiście ekran, tyle że właśnie, dobry ekran to dużo kasy, więc tutaj albo kiepski ekran i nie potrzebujemy, bo na przykład nie robimy kolor gradientu, nie kolorujemy filmów i tak dalej, nie potrzebujemy dobrego ekranu, więc de facto możemy kupić nawet coś budżetowego za 500 i będzie się dało montować, ale trochę mija się to moim zdaniem z celem i już taki za tysiaczka by się przydał, no i wtedy zbliżamy się już tą kwotą wydatku do MacBooka i zaczynamy się zastanawiać, Mac Mini. Ja osobiście sam bym brał MacBooka, ale jak ktoś na przykład ma już fajny monitor, no to Mac Mini będzie fajnym wyborem. I jedyna rzecz, która mnie tutaj boli, bo nawet ta pamięć RAM mnie tak nie boli, bo na tym MacBooku, co mam, naprawdę świetnie to śmigało. Na 8 gigach pamięci RAM to nadal bardzo fajnie nie śmiga, a ja mam wymagające materiały, które nagrywam. Bo jest to próbkowanie 4.2.2 w 10 bitach, w bitrate'cie 150 megabitów na sekundę, to jest ciężki materiał i ten Maczek tak sobie niesamowicie z tym radził, że to jest dla mnie naprawdę szok. Jedyne co mnie boli to ta pamięć. 256 giga to jest turbo mało, w sensie
tyle to waży moja jedna recenzja, więc jeżeli bym chciał na wakacje zabrać więcej niż jedną recenzję do montażu, to muszę mieć już zewnętrzny dysk. Dobrze, że taki dostałem od ziemniaka, jak byłem u niego na odcinku 1 tera, więc o, jak kupię kiedyś Maca, to będzie na czym te dane wozić. Tak czy inaczej, no ten dysk tutaj kuleje i te dyski generalnie w Macach to jest coś, co mnie boli. Są bardzo małe, jak na to ile danych produkujemy i ile danych obecnie potrzebujemy, to jest to relikt przeszłości, pojemność dysków w tych maczkach. 512 moim zdaniem to powinno być minimum, zwłaszcza, że pamięci flash, dyski SSD są super tanie, są naprawdę super tanie w tym momencie i one cały czas tanieją, a Apple wrzucając cały czas tą samą pojemność de facto zarabia coraz więcej, bo płaci coraz mniej w takiej zakupie hurtowym, coraz mniej, bo te ceny hurtowe spadają, a cały czas oferują w tych samych albo nawet wyższych cenach te same dyski, więc coraz więcej na tym zarabiają i moim zdaniem to jest godne, czy to jest warte tutaj skrytykowania takiego bardzo mocnego, zdecydowanie. Zresztą pamięć RAM podobnie, też coraz mniej kosztuje, więc teoretycznie powinni zwiększyć tą ilość, skoro zwiększają cenę, a oni de facto za to hurtowo płacą mniej, bo jest to coraz tańsze. Więc to mnie boli, ale no, jak te 8 giga nie jest zauważalne, przynajmniej ja nie zauważyłem podczas jakiejś tam pracy, tak, no ten dysk jest zauważalny. Wrzuciłem jeden projekt i koniec, zapchany, jakby nie ma dysku i to jest ból. I miałem powiedzieć coś o nowych procesorach, de facto nie powiedziałem, ale chciałem pogadać sobie ogólnie o Macach, o MacBookach, bo to jest bardzo ciekawy temat. To jest temat, który trzeba byłoby zacząć zgłębiać tak bardziej na poważnie. Ja już od dłuższego czasu jakby chcę wgłębić się w ten temat. Bardzo się cieszę, że mam możliwość porównania tam jest ZenBooka do MacBooka. I co prawda, jak dostałem to do porównania, to byłem pewny, że MacBook to wygra. Ale ten ekran w ZenBooku, ja cię kręcę, jaki on jest zarąbisty, ten OLED, wow, wow. No i dostajemy w tej samej cenie też większy dysk, procesor, który lepiej radzi sobie w grach, kosztem gorszej kultury pracy, no bo jednak musi być aktywnie chłodzony i jest cieplejszy od MacBooka, kosztem gorszej jakości wykonania, nie drastycznie, bo ten ZenBook też jest świetnie zrobiony, ale mimo wszystko jest gorzej zrobiony. To tak czy inaczej nie jest to takie jakby jedno, jeden do jeden, znaczy do jednej bramki zestawienie. Dla mnie osobiście ten ZenBook w moim sercu wygrywa, bo ja chyba po prostu ostatnimi czasy zachorowałem i to za jego sprawą na OLEDa. Absolutnie chcę mieć OLEDa. Chcę, żeby na moim biurku stanął OLED. Już niemalże zdecydowałem, że kosztem dwóch monitorów, które dla mnie były zawsze synonimem ergonomii pracy, dwa monitory, po prostu przejście na OLEDa będzie kluczowe. Dlaczego muszę się pozbyć? A dobra, to jest temat na w ogóle inny film. Dobra, kończymy to dzisiaj. A film o monitorach to jeszcze będzie, bo to jest dla mnie nowa przestrzeń, w którą się zagłębiam. Znaczy nie jest jakaś super nowa, ale ale to jest coś, na co zacząłem ostatnimi czasy zwracać więcej uwagi, na co moim zdaniem wszyscy musimy zwracać więcej uwagi. Bo skupiamy się na naprawdę dokokszonych kompach. Teraz już biorąc pod uwagę ceny tych kompów, które są obecnie, płacimy kilkanaście tysięcy za kompa, a do tego mamy monitor za tysiaka, za dwa, który moim zdaniem zupełnie nie oddaje tego, ile włożyliśmy w sprzęt kasy. Monitor powinien być równie drogi jak komp. Znaczy, źle to zabrzmiało. Nie równie drogi jak kom, ale powinien reprezentować równie wysoką półkę. Powinien być równie dobry, powinien nam zapewniać obraz w jak najlepszej jakości. Najlepiej OLED, najlepiej 4K, najlepiej 144 Hz. Te OLEDy mają już tak super niskie opóźnienia, że liczone są w nanosekundach, nie w milisekundach. Są genialne wręcz. I moim zdaniem właśnie to jest kierunek, na który trzeba naciskać, na który ja osobiście zaczynam bardzo mocno naciskać, bo doszedłem do wniosku, ja mam, wiecie, najtańszego jakiegoś LG-ka 4K, bo po prostu chciałem monitor 4K, kasy było na taki, kupiłem taki najtańszy, on kosztował mnie 1500 zł, tutaj AOC, też 4K, też jakiś najtańszy, jakby
Tylko, że było 4K, ale teraz trzeba zwrócić uwagę, że matryca była ładna. Może odświeżanie większe. No, ten OLED to jest absolutnie dobra. Strasznie się rozwlekam na różne dziwne tematy, ale miałem ochotę sobie dzisiaj na ten temat do Was pogadać, więc tak wpadłem, pogadałem, więc już dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie, a my widzimy się w kolejnym Tech Newsie, który już jutro. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć.